Cześć, witajcie na kanale Skrapka. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam kolejną kartkę w stylu Clean and Simple z wykorzystaniem wykrojnika z firmy Craspire. To jest wykrojnik, który wykraja nam tutaj ramę taką z... O, taką jak to. Wam pokażę. Tylko sobie tutaj wezmę, bo mam tutaj takie wykroje różne. Taką ramę. I oczywiście każdy z tych elementów w środku. Pomyślałam, że byłoby fajnie zrobić coś takiego, że zrobić ramę czarną, zewnętrzne te kwadraciki zrobić z jakimś wzorem, a w środku zostawić złote i w tym środku właśnie na tym złotym tle jakiś napis dać albo jakiś tam element. Także na razie zobaczymy, jak nam wyjdzie samo tło kartki Clean and Simple, bo na tym polegają te kartki, że to się fajne efekty robi, aczkolwiek nie trzeba, wiecie, wymyślać nic konkretnego dodatkowego. Potrzebuję jakiegoś złotego wzoru, który byłby w miarę bliski, czyli żeby jak będę chciała wyciąć, wiecie, ułożyć go tu w czterech takich malutkich, czy takich dwóch malutkich, czy trzech tutaj, no to on musi być w miarę taki, wiecie, spójny. Ale może być na przykład, mi się wydaje, to albo to, czyli takie kreski nieregularne. Tak spróbujemy sobie się zabawić tym. Ten mój złoty, który mam tutaj w środku, ten o, to nie jest taka typowy złoty, to jest taki jakby bardzo błyszczący złoty. To nie jest taki, wiecie, foliowany, tylko to jest tak jakby bardzo gęsty złoty. No, nie wiem, jak to nazwać za bardzo. Ale to oczywiście są papiery, tutaj te są z Actiona, ale to jest stara, stara kolekcja basicowa. Więc ja jak jestem w Actionie i są takiego typu kolekcje, to ja je bardzo lubię sobie zawsze kupić, bo takie tła właśnie do kartek Clean and Simple się bardzo nam przydają. Nie zmieści mi się to do małego wykrojnika, muszę to zrobić dużą moją brudną straszliwie, ale słuchajcie, ona stoi pod stołem, gdzie się kurzy, więc wybaczcie, ktoś mnie jeszcze w ogóle ochlapał ostatnimi czasy, bo jest taka jakaś ochlapana, ale nie zwracajcie na to za bardzo uwagi, jeśli możecie. A teraz szukam tych w środku, gdzie mam te maty do wykrajania. O, są, dobra. Ja tutaj połączę właśnie kolor czarny, kolor złoty i biały. Szukam teraz czarnego, gdzie odłożyłam sobie kawałek czarny. Tutaj też z Actiona mam, słuchajcie, te bloki z papierami. Bardzo fajne, polecam Wam, jak widzieli te bloki, to sobie kupcie. Ja żałuję, że kupiłam mało, muszę kupić więcej. Tutaj, słuchajcie, można używać nawet 120, dlatego że my tu będziemy i tak naklejać wszystko na tło oddzielne, więc to jest papier 120. Absolutnie wystarczy. Nam chodzi tylko o to, żeby zrobić, wiecie, obrys, zarys, czy jakby to nazwać. Więc spokojnie możecie używać małej gramatury papieru. Przepraszam Was, ja mam po prostu pokój tak mikro, że ja się tylko ruszam i wszystko mi tu spada. I najgorsze jest to, że mam tutaj śmietnik i mi pada do śmietnika. Mam nadzieję, że nic nie wyrzuciłam. Na początek wytniemy sobie właśnie czarną bazę do tej karty, do tej kartki, czyli ten czarny wzór, który będzie w koło. A potem dotniemy sobie te złote. Będzie trochę układania, bo faktycznie trochę tej zabawy będzie, nie ukrywam, i to nie ma co, ale wiecie, to chodzi tylko o to, że to jest taka zabawa odtwórcza, że to nie jest coś, że jak tworzycie kartkę na przykład taką normalną, to musicie zaplanować, jakąś kompozycję ułożyć, jakieś elementy tej kompozycji znaleźć. Tutaj po prostu bierzecie trzy kawałki papieru i wykrajacie. Bardzo ładnie wykraja, ale mi się przesunął wykrojnik, więc muszę wykroić jeszcze raz. Okej, ale chcę Wam powiedzieć, że zobaczcie, wszystko pięknie jest wykrojone, każdy najmniejszy element, ale dałam ciała, ponieważ mi się przekręciło. Przekręcił mi się wykrojnik, więc będę musiała to wyciąć raz jeszcze. Na razie się pozbywam tylko tych tutaj, tych małych właśnie kwadracików czarnych, bo one mi tutaj nie będą potrzebne. Dobra, wszystkie się nie pozbędę. Będę teraz mądrzejsza i ten wykrojnik dam troszkę głębiej. I jeszcze raz sobie wykroimy. Także te wykrojniki z Craspire, powiem Wam, że mają bardzo dobrą jakość. Ja nawet na live ostatnim wycinałam jednym wykrojnikiem dwie kartki, dwie dwusetki chyba to były. Przejechałam dwa razy w przód i w tył i słuchajcie, wycięło mi. Także robiłam wtedy o tą malutką komutkę. Także nie komutkę, tylko torbę podróżną, przepraszam. Więc naprawdę są dobre. Okej. Tu mam wykrojnik. Tu potrzebuję tylko na razie z tego ten czarną obwódkę. O, tu mi się w jednym miejscu minimalnie nie docięło, teraz sobie dotnę. Dobra, pozbędę się tej resztek, bo mam tutaj tego teraz od groma. Kartka może mi się jeszcze przydać, chociaż 120 to wątpię. Dobra. No, to jest 320, to też reklama średnia, jeżeli chodzi o sam wykrojnik, ale za chwileczkę będziemy wykrajali ten papier gruby, więc zobaczycie, jaki jest
No, jakie wiecie co? A, teraz się zastanawiam, bo on jest grubszy niż te, czy on nie będzie wystawał. Chyba nie. Chyba nie, zaryzykujemy, bo wiecie o co mi chodzi. Ten papier jest 120, ten papier jest 200, mi się wydaje. Więc żeby nie było takiej sytuacji, że ta 200 gdzieś tam wystawała. Ale myślę, że nie. Nawet jeżeli to ten wykrojnik tak troszkę zaobla brzegi. Mój syn przed chwilą oczywiście wpadł, bo on chce kompa. Dobra, teraz słuchajcie, wykroimy sobie ten wzór. Ja sobie cofnę jeszcze w tą stronę. Wydaje mi się, że się wykroiło wszystko, ale dla pewności. Ale będzie mi łatwiej. To musimy teraz mniej więcej, słuchajcie, przy tym wzorze, który zrobiłam, to nie jest jakieś więcej konieczne. To są chyba te czarne jeszcze tutaj. Tak, muszę sobie je sprzątnąć. Mu się tu przykleiły. Tu były jakieś czarne jeszcze w środku. Dobra, i teraz zobaczcie. Fajnie byłoby to w jakiś sposób tak przenieść, żeby mniej więcej widzieć. Chociaż nie, te kwadraciki są... Dobra, kij z tym, przecież wszystko jest równiutkie. Tylko te brzegowe są nierówne chyba. Więc tutaj... pamiętajcie, że jak wykrajacie, robicie coś takiego, to od razu macie kurde dwie kartki zrobione, nie? Bo z tamtego wykrojone mamy czarne, tutaj mamy wykrojony brzeg i można robić odwrotnie. Tak, tutaj jedno miejsce gdzieś chyba mi nie docina właśnie to, ale wystarczy delikatnie wyciągnąć. Dobra, czy to są też te złote? Muszę je zachować oczywiście, bo ja tu akurat te złote chcę mieć na brzegach, tak. Myślę, że tutaj są wszystkie takie same, także tutaj mamy tylko te takie ścięte, więc chyba nie ma sensu tego tak zachowywać, tak jak ja w ten sposób chcę pokazać, bo to chyba powinno być wszystkie takie same, więc nie powinno być problemu. Dobra, więc mamy to, a teraz mamy jeszcze do wycięcia złoty. Żeby ta kartka była ciekawsza, bo oczywiście można by było zrobić tylko te dwa kolory i po prostu uzupełnić tylko tym środkiem, byłoby przepięknie moim zdaniem, ale my tu sobie pójdziemy kroczek dalej i ten środek zrobimy całkiem złoty, żeby bardziej może uwydatnić ten rysunek, który będzie w środku. Chociaż teraz to nie wiem, czy to, nie wiem, wiem, że byłoby na pewno piękne, jakby to było, wiecie, czarne, a w środku właśnie takie kolorowe, no ale dobra. Zawsze możemy tak skończyć, ale spróbujemy jeszcze zrobić z tym złotem. Ok, no i tutaj mamy złote. Tutaj można wykorzystać też spray ten do klejenia, który mam też z Actiona. On, wiecie co, raczej działa, ale różnie to z nim bywa. Dobra, wywalam wszystkie te. No teraz mi się tu ładnie wycięło, bo jest to 120, to się ładnie wycięło. Uuu, ale farcior. Dobra. Mamy złote i mamy z wzorem. Teraz tu potrzebuję jakiegoś kujka, żeby to ściągnąć, bo wiecie, to jest mocne, mocne wykroju. Muszę z tą kupić nową tą mapę do wykrajania, bo to wygląda już tragicznie po prostu. Dobra. No i teraz największa przyjemność, czyli bawienie się, żeby to wszystko ułożyć na papierze. Nakleję to na białym, dlatego że tutaj są te białe wykończenia, więc białe tło. A gdzie odłożyłam ten czarny wykrój? Jest tutaj. Dobra. Zrobimy to na białym, więc biorę sobie kawałek biały. Teraz zastanawiam, czy nawet nie zrobić tego, żeby było nawet tak. Dobra, ale bez kombinacji alpejskich. Z kombinacji tuż przy pierwszym. Biały sobie też. Wezmę z tego, słuchajcie, zestawu, tylko że 200, bo tu są oczywiście 120, są też 200, więc wezmę sobie 200 i będziemy to zaraz naklejać. No i tak, na początek oczywiście, Jezu, ja co odłożę, to coś spada. Słuchajcie, naprawdę mój pokój to jest po prostu... Kaśka, nie marudź, masz pokój, nie marudź, masz pokój. Dobra, tutaj przytnę sobie tylko, bo jest delikatnie, gdzieś się tutaj nie docięło, bardzo maluńko, ale się tu nie docięło, więc ja tylko dodam. Cała zabawa będzie polegała na tym, żeby to po prostu uzupełniać, więc ja to pewnie przyspieszę, bo jakby myślę, że nie ma większego sensu, żeby Was tutaj zamęczać i zanudzać tym układaniem. Będziecie wiedzieli, o co tu chodzi i jak to układam na pewno, ale... Po prostu Wam oszczędzę czasu. Tutaj staram się nałożyć wszędzie klej, dlatego że jak będę kleiła, no to nie mogą mi odstawać te kawałki i środki, dlatego że no tutaj będą też w środku inne i no będzie to brzydko wyglądało, będzie odstawało. To musi być wszystko równiutko naklejone. Więc też tutaj upierdliwe jest troszkę to nakładanie kleju. Tu bym mogła właśnie użyć tego sprayu. I on w większości czasów... W większości sytuacji, słuchajcie, działa.
Raz mi się zdarzyło, że coś tam mi się nie dokleiło. Więc no, tu bym sugerowała coś w tym właśnie deseń sobie wziąć, żeby nie trzeba było się tu tak jak ja teraz bawić z każdą jedną kreską, bo można coś ominąć i za chwilę będzie to odstawało. Słuchajcie, poukładałam tak na sucho, jak to będzie wyglądało. No i tak to będzie właśnie jak to. Przyda Wam się takie narzędzie jakieś do pick-up tool taki. Ja kupiłam swoje, bo w zielonych kotach, no były naprawdę taniutkie, nie pamiętam, to kosztowało około 20 zł, albo nawet jakoś, no coś w tym stylu. Także to Wam się przyda, bo faktycznie takie podnoszenie tego, wiecie, ręcznie to jest upierdliwe. I mam, słuchajcie, zagadkę, nie z tej ziemi, ponieważ został mi tutaj jeden trójkącik, który jest taki jakby zciachany, a tu mi został prosty. To jest w ogóle jakimś wydarzeniem, bo wszystko mi tu pasuje idealnie. Wszystkie te brzegi, te wszystkie tutaj białe elementy idealnie się wpasowują. One są takie lekko, wiecie, jeden jest ściachany troszkę z prawej, drugi jest ściachany troszkę z lewej. I za cholerę nie mogę teraz znaleźć w tych trójkątach tutaj innych. Innego trójkąta już w ogóle nie widzę. Nie wiem, może mi gdzieś uciekł ten trójkąt i go w ogóle nie ma, ale ten trójkąt mi został. To jest w ogóle przedziwne, bo słuchajcie, przybliżę Wam. Ja może Wy z punktu widzenia komputera będziecie widzieli, o co chodzi, ale zobaczcie, mam po prostu taki prosty trójkąt, czyli on teoretycznie powinien być tutaj na dole, bo tu są tylko cztery proste trójkąty, a te wszystkie, które tu są, wydają się być, chociaż ten może jest stąd, no nie, też nie pasuje, już troszkę lepiej niż tamten, ale no nie pasuje, pasuje tutaj właśnie, a został mi taki prosty trójkąt, który jest, tak jak mówię, tylko tutaj są takie cztery trójkąty, żaden z nich nie pasuje tutaj, a został mi taki, ten, więc po prostu zagadka, nie mam pojęcia, jak to rozwiązać i no nic, przykleję po prostu ten przykleję tutaj, bo tutaj żadnego trójkącika już, słuchajcie, nie mam z boku, tylko kwadraty, także no, tu będzie musiał być ten trójkąt, dobrze, że jest białe tło, ale no jestem sfrustrowana, bo po prostu nie mam pojęcia, jak to się stało, tu Wam radzę nie kichać, w tym miejscu, bo może sobie to wszystko popsuć. Patrzcie, są jeszcze takie proste trójkąty, no ale tu nigdzie indziej nie ma. Dobra, nic. W każdym razie będę przyklejała, czyli po prostu biorę sobie pick-up toolem, sobie odsuwam, nakładam troszeczkę kleju na środek, no i przyklejam. Myślę, że to nie będzie tak strasznie. Ten jakiś taki mi się wydaje dziwny, jakby tu miałoby go nie być, no bo jest taki bardzo biały cały. Wiem, że to może wyglądać strasznie i może to być wydawać się bardzo, wiecie, czasochłonne, ale to jest taka odtwórcza robota, jak dla mnie spoko, włączam sobie, wiecie, film i sobie robię. Także nie będę tego nagrywała, bo miałam dać to na przyspieszonym, ale widzicie, co robię, no tu nie ma żadnej po prostu w tym wszystkim, nic tu się nie będzie działo, poza tym, że będę to wszystko przyklejać, więc pokażę Wam już efekt końcowy, w sensie jak już wszystko nakleję. Słuchajcie, powiem Wam, że idzie to szybciej niż myślałam, naprawdę, ja wiadomo, że ja sobie, przepraszam, utrudniłam pracę, bo można by było to czarne przykleić po prostu na kawałek taki, bez wycinania, tylko przykleić na to czarne, a potem tylko uzupełnić złotymi w środku. Tak też można było, no ale oczywiście ja musiałam sobie wszystko pod górkę i cały czas nie mogę wyjść tutaj, zobaczcie, wszystko idealnie pasuje, a to mi zostało nierówne i nie pasuje, w ogóle jakiś sztos, nie mogę do tego dojść, ale dobra. Wycinam tą całość z małą białą ramką, żeby to ładnie się nam jeszcze tutaj co? No, żeby było tak ładnie widoczne, wiecie, żeby tak się ładnie wybiło. O, tego mi się brakowało. O, jeszcze jedno nieprzyklejone. Więc szybciutko bierzemy. Ja dałam klej. Tu jest pewnie. Potem tak ruszałam tymi wszystkimi, czy wszystkie są przyklejone, ale najwyraźniej o tym jednym zapomniałam. Się nie odkleił, jak nie trzeba było. Dobra. Naprawdę, słuchajcie, wszystko się szybciutko pyk, 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 tylko podnosiłam delikatnie klej, bum, bum, bum. Także wszystko poszło w miarę szybko. I teraz tak, myślę sobie, że ta kartka będzie fajnie wyglądała, jak będzie w poziomie jednak, a nie w pionie, czy tak jak jest teraz. I tak myślę, czy nie byłoby fajnie na właśnie na białej bazie, na czarnej bazie to zrobić, żeby ona była taka, albo na białej. To już decyduje się sami. Ja już tego na bazę nie będę pewnie przyklejała, chociaż pewnie powinnam, bo już miałabym kartkę dla kogoś. Natomiast teraz właśnie, czy poziomo, czy pionowo, zależy od napisu.
Zaraz sobie coś znajdę. Znalazłam tutaj, mam takie napisy wycięte akurat z Cut & Cut'em, więc tu nie jest wykronika, ale właśnie mam taki napis Happy Birthday, czarny, i tutaj mogę go przykleić, albo taki napis Forever, i tu na przykład jeszcze dopisać Friends. Chyba zrobię Friends Forever. Chociaż prędzej by mi pasowało Happy Birthday, bo czy ja będę wysyłała Friends Forever? Happy Forever może być. Nawet nie mam takiego, dobra, zrobię Happy Birthday, ale ten Forever byłoby fajne. Gdyby był na przykład to, taki Forever, wiecie, na białym, ładnie, i to by było na przykład takie Friends, albo Forever, Forever Happy, ale właśnie nie mam tego wykrojnika. Mam taki, kurczę, Stempel Happy, dobra, spróbuję go znaleźć. Nie, no teraz go nie znajdę. Znaczy, ja go wiem, gdzie on jest w paczkomacie jeszcze. Dobra, słuchajcie, no w takim razie tak, naklejam sobie tutaj ten podwójnie, żeby był sztywniejszy ten napis. Taki był bardziej, wiecie, wystający, że tak powiem. Kurde, spróbuję zrobić tym sprayem, no bo w końcu jak mam ten spray, to dałoby go użyć. Ja go używałam w kilku przypadkach i generalnie działa, więc wezmę sobie tylko oczywiście karton i tutaj sobie wypsikam. Pstryka pomieszać tam w środku. No i on jest taki mocno biały, także to śmierdzi niemiłosiernie i to nie jest zdrowe. Także wiecie, to takie fajnie, ale z jednej strony to jest do kitu. I teraz spróbuję tutaj nakleić birthday. Dobra, wydaje się być ok. Tu też. Tutaj trzeba te dwa też razem skleić. Odklej się. Przesuń się. Ok. Happy. Dobra, spróbujemy to zdjąć i przygnieść porządnie. Zrobimy bloczkiem, to przyciśniemy. No, wydaje się, że się wszędzie skleiło. Nawet mi się za bardzo nie przesunęło, tak minimalnie mi się przesunęło. Ale myślę, że jest wszystko sklejone. No i teraz to bym chciała kleić na białym, bo jednak zobaczcie, jak będzie tak, to będzie mało widoczne, no praktycznie niewidoczne. Więc fajnie byłoby to na białym albo na złotym. Bo ja mówiłam połączenie białego złota i w ogóle białego i złota i złotego. Ale biały będzie tu lepiej widoczny, bo złoty będzie już zbyt złoty i takie do zemdlenia. Złote do zemdlenia. Dobra, to jeszcze sobie raz psiknę. Z daleka troszkę. Dobra. Tak nie szczęście tego kleju. On i tak troszkę przesycha, jakby wchłania się w ten papier, ale no nie może za bardzo oszczędzać, bo wtedy go nie będzie. Trochę to odczekam, bo widzę, że jego sporo jest. O, teraz sobie to przyklejam i przycisnę, żeby było wszystko ładnie przyklejone. Dobra. No i dmuchamy tak, żeby to było daleko od nas, nie? Już mój pokój jest mały i zamknięty, więc... I tak sobie już krzywdę zrobiłam, także nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dobra, teraz będę to wycinać i wytnę to tak, jakby wykrojnik to wykrajał, tylko z tymi jasnymi tutaj miejscami w środku mi to zostanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie strasznie, no to jeszcze ze środka będę chciała to też wyciąć, wiecie, jakimś skalpelem. Ale wiadomo, jak wykrojnikiem wykrajamy takie napisy, no to wszystko też ma zawsze obwódkę, także to nie jest jakiś taki błąd, czy tam nie będzie to źle wyglądało. Także zobaczymy, jak to finalnie będzie się prezentowało. W ogóle ten napis Happy Birthday to trochę taki w stylu Happy Halloween, nie? Taki w ogóle, wiecie, taki font raczej halloweenowy. No ale okej, niech im będzie tu troszkę niżej. I tutaj idziemy w tu. Okej. Dobra, i jest Happy Birthday. Fakt, że tutaj zasłoniliśmy trochę ten
środek złoty. Tutaj byłoby lepiej go widać, bo byłby taki wąski napis. To byłoby, wiecie, bardziej widoczny ten złoty efekt. Spróbujemy to jeszcze zrobić, a potem Wam pokażę. Szybko to nakleję już tym, żeby się nie dusić tutaj w tym dziwnym sprayu. Znaczy w tym smrodzie od tego sprayu. To jest napis w miarę gruby, więc spoko. Nakleimy go na biały pasek. Oczywiście, żeby był w miarę prosto. Forever. I tu już możemy zrobić w ogóle proste wycięcie. Wycinamy całość. Ja tutaj wycinam tak tylko, żeby Wam pokazać po prostu, że troszeczkę lepszy efekt jest, jak to jest jednak węższy ten napis. O, widzicie? I byłoby na przykład tutaj. Ale to też wygląda fajnie. No i tu oczywiście można zrobić to na pianki. Ja mam tutaj gdzieś taką taśmę. Wybaczcie, co chwilę są cięcia, bo mi tu co chwilę ktoś włazi do pracowni. No, przez chwilę osiwieje tutaj. Dobra, no i oczywiście tutaj wytniemy, gdzie jest mój. Wycinamy troszkę. W sumie to na środku wystarczy. Tutaj chyba tylko jeszcze z tego mysy kawałek. Tutaj taśmy na to odstające H. No i teraz tylko pytanie, czy przykleić to na czarną bazę, czy na białą bazę. To już będzie zależało od każdego z Was, komu się będzie co bardziej podobało. Ja chyba jednak dam na białą, żeby tej czerni też nie było zbyt dużo, żeby to nie przytłaczała ta czerń. Także dam na białą bazę i mniej więcej, o, to będzie tak, że będzie po prostu delikatnie też od bazy odstawało. To znaczy dalej troszeczkę od bazy, czyli będzie taki szeroki tutaj ten biały brzeg. No i cała kartka będzie taka. Mówicie, żeby przykleić na bazę, dobra. Biorę jeszcze jedną kartkę z naszego zestawu. Z naszego zestawu actionowego. No, także tu by było też bardzo ładne, jak byłoby całe złote. Także wiecie, zachęcam Was do tego typu wykrojników, bo naprawdę fajne z tego wychodzą. Fajne z tego wychodzą rzeczy. Na moim kanale jeszcze jest film, w którym pokazuję takie malutkie wykrojniki, którymi wycinałam karty ATC. Teraz Wam pokażę. To Was zapraszam też na... Gdzie ja te karty położyłam? Gdzieś ją odłożyłam i nie wiem gdzie, ale są tutaj gdzieś niedaleko mnie. Zrymło mi się, a kart nie widzę dalej. A są tutaj. O, zobaczcie, takie karty robiłam z wykrojników. Także zapraszam. O, to są wykrojniki dwa. Taki wykrojnik to jest jeden taki i drugi taki. Tu jest ten jeden. A ten drugi jest tutaj w boczku. No, a teraz kartka. No i co? Przycinamy tutaj na szerokość. Przycinamy na szerokość, tak żeby z każdej strony było kawałek. Czy tu nie jest troszkę więcej? No, jest prawie tak samo. No i składamy. Jak robicie takie kartki, to często też fajnie sobie w środku jeszcze wykleić. Tutaj chyba zrobię troszkę dalej, bo one, wiadomo, przód jest taki bardziej sztywny, a tył będzie taki bardziej mięciutki, więc też warto sobie w środku na przykład wykleić jakiś taki kawałek papieru, wkleić tam do środka. Czekajcie, bo troszkę tutaj krzywo zrobiłam. Muszę to wyprostować. O, jeszcze raz docisnąć tutaj tą kością. No właśnie, zrobić tak, wypadałoby sobie wtedy zrobić tak w środek też, wykleić jakąś taką sztywniejszy element, sztywniejszą kartkę, żeby ten środek też był taki, wiecie, sztywny. Bo to jest tak, wiecie, że jak stoi kartka, na przykład to tył jest taki, to wiadomo, stoi, wszystko jest ok, kartka działa. Chyba jednak sobie przesunę trochę to, o, też może być. I tutaj sobie na przykład wykleić też w środku jakimś, nawet podwójnym białym można, nie? Ale życzenia też zwykle na czymś tam wydrukujecie, więc tak to wygląda. Dobra, także serdecznie polecam Wam wykrojniki z Crespira, jak również laki, bo tam jest mnóstwo innych rzeczy. Właśnie tą małą torbę podróżną na różne różności też możecie znaleźć ten wykrojnik u nich. Jest to urocza, z rączką i z kołami. Także serdecznie zapraszam na pozostałe filmy. No i do zobaczenia przy kolejnym projekcie. Pa!